Moje drogie panie, witam was bardzo serdecznie. Jest to druga część z przeglądem rzeczy Zary. W tym odcinku szczególnie skoncentrujemy się na sukienkach, które się pojawiły właśnie w tym sezonie. Są one naprawdę inne, jesienne i pokażę wam, na co warto zwrócić uwagę, czego raczej nie warto kupować i co wpłynie na to, że wasza stylizacja będzie wyglądała tanio. Naprawdę nie będzie tam żadnej klasy i elegancji. A co może być i naprawdę pomoże wam stworzyć nie drogą stylizację, ale naprawdę z klasą i piękną, że będziecie się czuć dobrze i kobieco i oczywiście wyrafinowanie. Dlatego obowiązkowo oglądajcie do końca. I kolejną rzeczą jest właśnie ta taka bluzka w kropki. Zobaczcie, stylizuję ją po prostu z tymi czarnymi spodniami, takimi, co lubię bardzo zakładać do biura. I zobaczcie, czy to nie wygląda kobieco i bardzo elegancko? W ogóle napiszcie mi w komentarzach, jak się wam podoba ta bluzka. Jestem po prostu pod wrażeniem, bo to jest taki szyfon, no na pewno to jest poliester, ale wygląda naprawdę dobrze. I te kropki, każda rzecz w kropki w ogóle, zawsze wygląda bardzo elegancko i bardzo klasycznie. Bardzo dużą uwagę zwracajcie proszę na to, aby te kropki nie były zbyt duże albo zbyt malutkie. Zobaczcie, tutaj w moim przypadku one są naprawdę bardzo fajne, bo one są średniego rozmiaru, więc one będą pasowały dla większości z nas. I też zobaczcie, jakie śliczne są te rękawa. Mi się właśnie one bardzo podobają, bo one wyglądają, no właśnie tak wiecie, troszkę romantycznie i tak bardziej kobieco, więc dodają taką nutkę, no, kobiecej energii do naszej stylizacji. Powiem wam, że nawet się nie spodziewałam. Naprawdę wygląda ta stylizacja rozkosznie. Dajcie mi znać w komentarzach, jak się wam ona podoba. Naprawdę nawet do opery można tak pójść. No, jeszcze jakieś takie czarne szpilki i naprawdę to by wyglądało bardzo, bardzo klasycznie, też kobieco. Jedyną rzecz, na którą chcę zwrócić waszą uwagę, że ja, zobaczcie, wpuściłam ją do środka. Jedyny minus, tak bym powiedziała, w tej bluzce, że ona jest naprawdę taka, wiecie, skrócona, tak jak teraz wszystko jest, więc jeśli ją nie wpuszczać, tak, do środka, no to dla mnie jest tak troszkę, wiecie, tak mi troszkę wieje. Ja nie lubię, gdy mi jest zimno, więc ta moda, że po prostu wpuszczamy do spodni, do środka wszystko, jest dla mnie bardzo dobra tym, że po prostu no, nie muszę się martwić, że będzie mi zimno i dlatego jestem przeciwko tych wszystkich crop topów, no bo ja uważam, że nie, jesienią, zimą naprawdę to nie jest dobrze dla zdrowia kobiety. Już nieważne, czy to jest modne, czy nie. Więc dziewczyny, zobaczcie, jak będzie wam się podobała, to na pewno warto coś takiego zainwestować, bo wiecie, to jest bardzo fajna rzecz, która niedrogo kosztuje, a naprawdę na dużo okazji można ją założyć, naprawdę do biura też będzie dobra. Jeśli podoba ci się to wideo, to obowiązkowo stawiaj lajka, daj mi o tym znać. Bardzo ci dziękuję za to. I dziewczyny, kolejna rzecz to jest właśnie ta sukienka czarna. Wiecie, jak ja ją założyłam, ja pomyślałam sobie, Boże, po co ja ją wzięłam? Ja pomyślałam, po co ją wzięłam, trzeba było zostać w bezpiecznej zonie i pokazywać koszule, swetry i jeszcze coś. No zobaczcie, bezpieczna zona i niebezpieczna to jest ta, że dla mnie te sukienki jednak są wszystkie zbyt krótkie. Zobaczcie, ja tutaj założyłam czulenka. No wiecie, ja jestem bardzo wysoka, może też dlatego na mnie to tak wygląda, jakbym miała no bardzo już taką krótką mini, ale jednak one są bardzo krótkie według mnie, tam inna też jest jeszcze taka, ja już robiłam na Instagramie, ją pokazywałam, więc widzieliście moją uwagę, że no ja jestem tak, jak tak mi się chce tutaj trochę to przykryć, ale ja postałam w niej dłużej i tak się pooglądałam do lusterka i zrozumiałam, że może ona jest i niezła. Są w niej plusy, naprawdę. Przede wszystkim jest ona aksamitna i właśnie z tego powodu naprawdę bardzo fajnie wygląda, tak wiecie, uroczyście bardzo. Więc nawet na Sylwestra można, albo na jakieś inne okazje, wiecie, gdy się spotykamy z rodziną, na przykład na Boże Narodzenie, może być, chociaż może troszkę jednak za krótka tak na Boże Narodzenie, no ale może być, dlaczego nie? Myślę, że jak w gronie rodziny to jest okej. Chodzi o to też, że zobaczcie, tak mi się wydawało, że ona nie jest taka aż bardzo proporcjonalna, ale tak jak dłużej na nią się przyglądam, to zrozumiałam, że bardzo może i niezła. Tym bardziej, że teraz jest naprawdę modnie. Te mini spódnice są naprawdę modne i jeśli założymy albo szpilki do tego, albo nie wiem, jakieś kozaki też mogą być, aby po prostu, wiecie, nie robić tego aż tak bardzo uroczystej tej stylizacji, możemy po prostu założyć wysokie kozaki i też to będzie fajnie wyglądało. Możecie to naprawdę sprawdzić, tę sukienkę. Ta mi się spodobała, bo te aksamitne inne rzeczy w Zarze naprawdę wyglądały tanio. A tutaj, ta właśnie, zobaczcie, jakie tutaj, to są takie metalowe po prostu dekoracje tutaj.
naprawdę wygląda to dobrze. I w kamerze widzę, że to wygląda dobrze i naprawdę na żywo wygląda to dobrze. Tutaj te guziki takie są, no sceptycznie jestem do nich nastawiona. Tak trochę one tą psują tą sukienkę i robią ją bardziej tanią, więc nie jestem przekonana. Gdyby na przykład to kupować, to po prostu może wymienić te guziki, ja bym radziła, bo wyglądają one no dość tanio. I też powiem Wam prawdę, że przez dłuższy czas nie wiedziałam, co mam zrobić tutaj z tym paskiem. Zobaczcie, że znalazłam mu, mi się wydaje, najlepszą taką funkcję. Troszkę na bok go dałam i taką kokardkę zrobiłam i to tak się tutaj, tak wiecie, spuszcza ładnie, bo on jest naprawdę bardzo długi. I ja zwykle lubię ten pasek, wiecie, tak zawiązać po prostu, ale jako, że on jest taki długi, to on po prostu, zobaczcie, jak ja tak robię, to on po prostu sobie tutaj wisi. O, widzicie zapewne, że on jest dłuższy niż sukienka i to wygląda tak głupio naprawdę, więc no z tą kokardką to fajnie, mi się wydaje, i tak troszkę na bok, bo jednak ja uważam, że ten pasek tutaj jest troszkę nie na miejscu, bo troszkę on jednak zaburza te proporcje, mógłby być troszkę wyżej po prostu, bo teraz mi się tak wydaje, że ja mam bardzo przedłużoną tą górną część swego tułowia, a tutaj te nogi tak mi się wydaje, że są takie skrócone, bo no właśnie to mini no skraca zawsze nogi, więc nie wiem, ale mi się wydaje, że dobrze go tak dałam na bok, bo wtedy tak troszkę to, wiecie, przywraca tą lepszą proporcję. Też on jest taki troszkę może zbyt gruby. I też dodaję wtedy tej objętości. To ta kokardka jednak troszkę ma coś takiego. Ale wiecie, jak długo na to patrzyłam, naprawdę zaczęła mi się podobać ta sukienka. I nie jest zła. Też mi się bardzo podoba, że tutaj ta spódniczka jest w formie linii takiej A. Czyli naprawdę będzie dobrze pasowała dla kobiet, które mają szersze biodra. Naprawdę będzie fajnie, wiecie, podkreślała Waszą kobiecą sylwetkę, bo tutaj Italię, wiecie, mamy podkreśloną. I też bardzo fajnie będzie tak się układała takimi niedużymi faldami na Waszych biodrach. Nawet jeśli nie skusicie się na tę właśnie sukienkę, to na pewno omówiłyśmy niektóre elementy, na które warto zwrócić uwagę. I też, jeśli jesteście w Zarze, to zwróćcie uwagę na nią, po prostu na tę tkaninę i właśnie na to, że nawet aksamitna sukienka w Zarze może wyglądać dobrze. Kolejna sukienka z Zary to jest właśnie ta. Wiecie, przyciągnął mnie kolor tej sukienki, ale jak ja ją założyłam, to zrozumiałam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo nieudany model. I ze względu na dużo różnych przyczyn, naprawdę. Po pierwsze, ja uważam, że ona jest zbyt krótka i wiecie, ona i tak, ta tkanina przypomina ten taki bieliźniany styl, a gdy ona jest jeszcze aż tak krótka, no to naprawdę podejrzanie to wygląda. Po drugie, to wykończenie tej sukienki. Wiecie, ja wybrałam właśnie tą, która jest lepiej wykończona. Tutaj właśnie zwracałam uwagę na dekolt, jak on jest zrobiony, ale obok wisiała inna M-ka, która miała no źle tutaj to wykończone. To było widoczne, że to jest naprawdę tak nierówno i to bardzo widoczne. Tutaj, wiecie, przypijam mikrofon, więc może gorzej to jest widoczne, ale naprawdę jest bardzo ważne, na to bardzo się zwraca uwagę tutaj w tej sukience. No i też mi się nie podoba, jak te rękawa są wykończone. No to nie wygląda dobrze, bo wiecie, ta tkanina, ona przypomina sobą jedwab. No tak bliższy, wiecie, chce taki, wiecie, wprowadzić troszkę bardziej wyrafinowany styl, taką bardziej elegancję, ale gdy ona jest wykończona tak źle, to naprawdę świadczy jeszcze gorzej. To wtedy wyglądamy bardzo tanio. Też co tutaj my mamy z tymi rękawami? Naprawdę one, tak wiecie, no porażka jakaś, bo też one się tak mi przekręcają cały czas, ta sukienka tak chodzi. Ja się ruszam i ona rusza sama, tylko w innym kierunku niż ja. Średnio mi się podoba ta sukienka, więc rozumiem, że już wszyscy o tym wiedzą, też na Instagramie ją pokazywałam w rolce tak żartobliwie. No i wszystko jest widoczne. Nie jestem pewna, nie sprawdziłam się w lusterku, ale ja mam rajstopy i mi się wydaje, że wszystko się odbija. Więc naprawdę zwracajcie uwagę na takie detale, bo gdy się tak tutaj wszystko tak odbija, no z tego powodu, że ta tkanina jest niedobra, że tutaj nie ma podszewki normalnej, jak w zimowej i jesiennej sukience powinna być podszewka, no jak tego nie ma, no to naprawdę będzie to się odbijało, będzie to źle leżało, będzie to no źle wyglądało. No i jako, że zbliżamy się do końca tego wideo, to właśnie pokazuję już Wam te minusy i właśnie pokazuję te rzeczy, które warto omijać. Kolejna sukienka Zary to jest właśnie ta granatowa. No wiecie, to jest kolejny przykład porażki, ponieważ wyglądam w niej po prostu jakbym obsługiwała biznes klasę w samolocie. Tak, dzień dobry, proszę zająć swoje miejsce. No wiecie, dobrze, nie żartuję już, ale wiecie, naprawdę niedobrze tutaj wygląda kilka rzeczy. Po pierwsze, mi się bardzo nie podoba tutaj to wykończenie, którego tak naprawdę nie ma. To jest po prostu tkanina, którą no nożyczkami tak wiecie skrojone. To samo jest tutaj na rękawach, gdzie też no nie ma żadnego wykończenia. To jest po prostu odkrojona ten tkaniny kawałek i po prostu przyszyto i wszystko.
Więc naprawdę sprowadzony do minimum praca nad tą sukienką. Tutaj jest ciekawy może jakiś model, coś tutaj, nie wiem, na piersiach jest, ale myślę, że to no, niepotrzebnie jakoś przykuwa uwagę. No może, to może być, wiecie, jakoś jak jakąś tam piątą, dziesiątą sukienkę, to można taką troszkę bardziej niezwykłą sobie kupić. Ale też ona jest bardzo krótka, naprawdę mi się to nie podoba, że ona jest znowu bardzo krótka i też tutaj u dołu jest też takie same wykończenie, też jak te szwy idą tutaj po tej sukience wzdłuż i z każdej strony też to wygląda naprawdę bardzo tanio i ta sama tkanina. No jak zwrócicie uwagę na nią, ona się ciągnie, więc to jest fajne. Wiecie, w takich sukienkach mi się wydaje, że to jest fajne, gdy jest takiej likry trochę, tak? Czyli coś, co pozwala jej się ciągnąć w różne strony, bo po prostu zapewnia nam komfort poruszania się. Wiecie, jak zawsze zakładam takie sukienki albo marynarki, zawsze sprawdzam, jak bardzo mam tutaj możliwość po prostu poruszania ramionami. Więc to jest fajne, ale ona wygląda naprawdę tanio, więc ja bym takiej nie wybierała. I naprawdę, zobaczcie, jak zakładacie coś i macie uczucie, jak ja na przykład, że ja wyglądam jak stewardesa, więc no nie wybieram wtedy takiej, bo myślę, że większość osób też będzie miała takie skojarzenie. Po pierwsze granatowy kolor, a po drugie tutaj takie, wiecie, tutaj ta góra bardzo ten taki styl lotniskowy przypomina. Więc nie fajnie to wygląda, ale to nie znaczy, że w ogóle musicie po prostu sobie zabronić możliwości kupowania tych takich granatowych sukienek. Nie. Po prostu ta jest w takim stylu, na jakimś naprawdę model jest niedopracowany, jest niedobrze zrobiona, niedobrze wykończona, więc po prostu szukamy, wiecie, z wyższej półki. Sukienki też warto kupować klasyczne, droższe, tak, jakieś z lepszych sklepów i wtedy one po prostu będą u nas, no, latami, służyły nam latami. Ja mam kilka takich sukienek, naprawdę dużo, dużo lat je zakładam i one zawsze wyglądają dobrze, no nie są one może takie super modne, tak jak teraz jest trend, nie są właśnie, nie są w trendzie, ale są klasyczne i dobrze wyglądają do biura i na każdą jakąś bardziej uroczystą okazję też bardzo dobrze mi służą. I kolejny przykład takiej średnio udanej rzeczy z Zary jest właśnie ta sukienka. Co mi się tutaj najbardziej nie podoba, to jest ten wzorek. I ja bardzo chcę, żebyście bardzo uważnie przyjrzały się temu wzorkowi. Taki wzorek produkuje nie tylko Zara. Także widziałam w Max Marze bardzo często w sezonowych kolekcjach się spotykają takie rzeczy. Właśnie tak jakieś podobne wzorki. Więc ja radzę taki wzorek nie wybierać. Bo wiecie, ja mogę bardzo dobrze wyglądać. Ja mogę jakieś super dodatki tutaj dodać. Jakieś, nie wiem, kolczyki tutaj, wiecie, zrobić fajną fryzurę, makijaż. Ale ja zawsze będę wyglądać, jakbym szła sprzedawać jakieś banany na rynku w tej sukience. Naprawdę mi się ona bardzo nie podoba, ten wzorek. On po pierwsze dodaje wieku. Ja wyglądam starsza w tym. Każda kobieta będzie wyglądać w tym starsza. I naprawdę nie wygląda to dobrze. Wygląda, po pierwsze, też taki jakiś taki ten wzorek przypomina mi jakiś szlafroczek, taki babci. A może, no właśnie, babci. Taki mojej babci szlafroczek. Myślę, że wyglądał właśnie podobnie. Był to taki jakiś bardzo podobny wzorek. Więc naprawdę, no, nie dodaje to nam kobiecości, nie dodaje nam powagi, a właśnie robi nas taką nieciekawą. Naprawdę, no mi się naprawdę tutaj wszystko nie podoba w tym wzorku, więc zwróćcie dobrze uwagę, że te takie jakieś kwiaty, wiecie, takie też okrągle, no po prostu chcę wam też tak jakoś powiedzieć, na co konkretnie zwrócić uwagę. Zobaczcie, bardzo dużo jest takich okrągłych linii, jakichś tutaj kwiatów. One pierwsze są zbyt duże też, takie masywne, takie, wiecie, jakbym... No po prostu mi się wydaje, że to tak bardzo dużo właśnie starszych kobiet wybiera takie wzorki, dlatego też mam taką asocjację od razu, że no wiecie, takie 50+, 55+, też 60+, te wszystkie kobiety naprawdę lubią to i myślą, że będą wyglądać dobrze, ale jednak nie. Jednak raczej lepiej jest wybrać jednokolorową albo jakiś bardziej delikatny wzorek i wtedy będziemy wyglądać bardziej wyrafinowanie, bardziej elegancko i po prostu będziemy wyglądać młodziej, bo w tym wzorku na pewno to się nam nie uda. Jednak ta sukienka nie ma tylko co za negatywne, są tutaj bardzo też fajne, pozytywne aspekty. Mi się bardzo podoba ten model. Właśnie chcę wam pokazać, że do porównania z aksamitną sukienką, w tej sukience jest fajnie zachowana proporcja. Tutaj ten pasek jest wyżej, tak? Czyli moja talia jest wyżej i proporcjonalnie wygląda górna część mojego ciała właśnie z tą taką mini spódnicą, bo długość mniej więcej taka sama jak w tej aksamitnej. Więc naprawdę fajnie. O, nawet są kieszenie. Wiecie, ja tak lubię sukienki, w których są kieszenie. Ja po prostu zawsze pierwsze co sprawdzam. I jeśli tak się, wiecie, waham, tak albo nie, jakaś rzecz, szczególnie sukienka, i jeśli są kieszenie, no to wszystko to od razu biorę, bo to dla mnie jest bardzo wygodnie, szczególnie w pracy, jeśli bym ją zakładała. No, właśnie na takie aspekty chcę zwrócić uwagę waszą. Tutaj też jest takich dużo guziczków. Też mi się to podoba. Wiecie, można ją tak całkowicie rozpiąć i zdjąć. I ten pasek też, wiecie, jest cieńszy, więc on fajnie tutaj nam podkreśla naszą talię.
Cena tej sukienki to jest 139 zł i naprawdę wiecie, radzę jednak zainwestować w coś lepszego niż właśnie w ten model i ten wzorek. I ostatnia rzecz, którą wybrałam dla Was z Zary, to jest właśnie ten granatowy golf. Wiecie, tak naprawdę to jest naprawdę bazowa, najbardziej bazowa rzecz, jaką możemy mieć jesienią albo zimą w naszej garderobie. Zobaczcie, wybrałam specjalnie granatowy, ponieważ jest to taki bardzo fajny kolor, który naprawdę pasuje dla większości z nas i możemy znaleźć dla niego właśnie użycie w naszej garderobie. Zobaczcie, ten model jest taki bardziej oversize. Do porównania z tymi wszystkimi, wiecie, bazowymi rzeczami z Zary, które wcześniej mogliśmy znaleźć, one były bardziej takie taliowane, a teraz bardzo mnie zdziwiło to, tak wiecie, pozytywnie też, że ten jest bardzo taki luźny, naprawdę. I wiecie, może nam wyglądać, że to nie wygląda tak, to wiecie, do końca elegancko, tak trochę luzacko to, ale to zależy od tego, jak będziemy to stylizować. I zobaczcie, ja mam bardzo fajny pomysł na stylizowanie tego z takimi, wiecie, bardziej obcisłymi spodniami. W moim wypadku ja mam tutaj dżinsy, one są takie, wiecie, no takie średnio, obcisłe, średnio, szerokie, więc to tak wygląda, tak wiecie, w balansie mniej więcej. Ale wiecie, jeśli macie na przykład jakieś spodnie z poprzednich sezonów, które są bardziej takie obcisłe i może teraz nie zawsze one wyglądają super modnie, to właśnie je fajnie jest wykorzystać razem z takim bardziej luźnym tym swetrem, w tym wypadku na przykład z tym golfem, i stworzyć taką stylizację, która będzie balansowała siebie nawzajem. Czyli tutaj mamy taką bardziej luźną górę i bardziej taką, takie obcisły dół. Ponadto ten golf bardzo fajnie będzie pasował z każdą marynarką. Na przykład tutaj nawet tą, którą ja pokazywałam Wam teraz z tego sezonu, Zary, też ona będzie bardzo fajnie wyglądała, bo zobaczcie, tak jak wspominałam, ma w sobie troszkę takiego błękitu, tak? I na pewno z granatowym on będzie bardzo fajnie się łączył jako kolor rodziny, z tej samej rodziny kolorów. Więc zobaczcie, fajnie to się łączy, naprawdę myślę, że takie połączenie jak marynarka i golf na jesień, na zimę idealnie się sprawdzi w biurze i nie tylko, naprawdę wygląda to zawsze wyrafinowanie, zawsze wygląda tak, wiecie, elegancko, z klasą, poważnie. Więc można zakładać to też na bardziej codzienne czynności. Po prostu zależy od tego, jaki wizerunek chcemy stworzyć o sobie dookoła. Chcę zwrócić Waszą uwagę na to, aby po prostu te takie bardziej luźne swetry, golfy wpuszczać do środka, ponieważ w ten sposób my fajnie podkreślimy naszą talię, zbudujemy bardziej kobiecą sylwetkę. Ponieważ nawet to, że teraz obecnie jest bardzo modne te luźne takie rzeczy, to my możemy jednak stworzyć z tego też fajne kobiece stylizacje, które będą wyglądały i modnie, i też kobieco, i też z klasą. Bardzo dziękuję Ci za oglądanie tego wideo. Obowiązkowo daj mi znać w komentarzu, która rzecz i przegląd właśnie, której rzeczy spodobał Ci się najbardziej i był najbardziej korzystny dla Ciebie. Będzie to mi bardzo pomocne po prostu przy kreowaniu nowych, następnych wideo. A my spotkamy się w kolejnym wideo, które pomoże Ci stać się lepszą wersją siebie. Do zobaczenia w tym wideo!